Cześć, to pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale, taki bardziej workshopowy, gdzie pokazuję konkretnie już jak daną rzecz, daną funkcjonalność można zrobić, a następnie używać. I tutaj chciałbym podjąć temat trading bota, czyli bota, który będzie za nas tradeował na giełdzie i rozgrywał określoną strategię. Przyjąłem nazwę dla tego projektu Solbo. Także serdecznie zapraszam do tej serii i proszę o komentarze, o informacje w komentarzach, na co tutaj szczególnie zwrócić uwagę. Projekt ten będę prowadził na GitHubie, także będzie miał on otwarty kod źródłowy. Oczywiście tam można będzie śledzić postępy. Oczywiście z postępów będę również tworzył filmów. Tych filmów kilka powstanie. Jednak nie będę chciał w tych filmach skupiać się na takiej już szczegółowej implementacji samego rozwiązania, jednak będę starał się podkreślać pewne mechanizmy, z których tutaj będę korzystał. Oczywiście link do tego repozytorium na GitHubie znajduje się pod tym filmem. I tutaj wszelkie kwestie, które by Was zastanawiały odnośnie tego bota, proszę umieszczać jako pytania właśnie w sekcji issue na GitHubie, ponieważ tam dla porządku będę prowadził całą właśnie działalność w kontekście tego bota. I tak naprawdę ten bot będzie działał w oparciu o najprostszą strategię, jaka tak naprawdę może być. Czyli przede wszystkim będzie on śledził określoną parę kryptowaluty do danej waluty. Następnie bot ten będzie pobierał jej cenę, wyznaczał średnią tej ceny i w zależności od tego, jeśli ta cena spadnie o określony procent, będzie wystawiał zlecenie kupna, a następnie od razu po zleceniu kupna będzie wystawiał zlecenie sprzedaży. Oczywiście również z założoną wartością procentową zysku. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą strategię. Zobaczymy, w którą stronę dalej pójdzie ten bot. Teraz na ekranie to, co widzisz, to plik konfiguracyjny tego bota. Będzie on uruchamiany standardowo przez podwójne kliknięcie. Natomiast ten plik będzie konfigurował jego możliwości. I tak planuję, aby wersja tego bota używała giełdy Binance. Do tego są nam potrzebne API Key i API Secret. Są to klucze właśnie udostępniane przez tą giełdę dla programistów. Właśnie w celu, aby między innymi tworzyć takie boty, czy tworzyć oprogramowanie, które w jakiś sposób współgra właśnie z Binance. Następnie mamy sekcję strategii, gdzie zdefiniujemy jedną aktywną strategię, wobec której ten bot ma grać. I tutaj w dziale dostępnych strategii mamy przede wszystkim jej identyfikator. Mamy parę, której kursu bot będzie śledził. Następnie będziemy sobie definiować, jak często bot ma odpytywać giełdę o wartość tej pary. Dane te będzie przechowywał w pewnym miejscu na dysku, ponieważ musimy jakoś magazynować, żeby móc się do nich odnosić w programie. I następnie będziemy definiowali, o jaką procentową wartość ta cena właśnie ma spaść. Czyli jeśli śledzimy wartość ceny i tutaj zdefiniujemy 15, to znaczy, że w momencie, kiedy ta cena spadnie o 15%, wtedy bot wystawi zlecenie kupna. Oczywiście poczeka, aż to zlecenie będzie zamknięte, a następnie tutaj w oparciu o drugi parametr ask ratio wystawi od razu zlecenie sprzedaży. Tutaj na przykładzie tego, co jest widoczne na ekranie, będzie to próbował sprzedać z 10% zyskiem. I to jest taka, wydaje mi się, najprostsza strategia takiego właśnie bota do tradingu.
Bardzo proszę Was o komentarze, co myślicie na ten temat. Oczywiście bot ten jest typowo w celach edukacyjnych. Chodzi o to, abyście się przekonali, że tak naprawdę tworzenie takich botów, które funkcjonują w dużym stopniu na giełdach, nie jest bardzo skomplikowane. Po pewnym czasie nauki myślę, że większość osób jest w stanie w jakiś sposób takiego własnego bota zaimplementować. My tutaj nie będziemy korzystali z jakichś gotowych rozwiązań i ich rozszerzali, tylko będziemy pisać własne rozwiązanie od samego początku, właśnie zgodnie z tą strategią, którą opisałem. Także jeszcze raz zapraszam do śledzenia tej serii. Efektem tego będzie możliwość pobrania przez każdego z Was tego bota, uruchomienia go na swoim komputerze, uruchomienia go w oparciu o swoje konto na Binance i śledzenie danej pary walutowej, a następnie wykonywanie zleceń odpowiednio zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym. Taki film na koniec tej serii również pokażę, w którym właśnie zaprezentuję, w jaki sposób tego bota należy skonfigurować, uruchomić, no i sprawić, żeby on sam działał, a my żebyśmy tylko, że tak powiem, liczyli zyski. Także dziękuję, to wszystko i zapraszam do śledzenia tej serii. Cześć!